dać słowo naród było przynajmniej w tym głównym nurcie zakazane. I nie było to przypadkowe, bo w tej innej wersji, tej republikańskiej, prawdziwie odnoszącej się do Rzeczypospolitej drodze rozwoju, Polski i Polaków nie można byłoby tak straszliwie skrzywdzić. A skrzywdzono miliony Polaków. Zabrano im pracę, zabrano im oszczędności, zabrano im książeczki mieszkaniowe, zabrano im na lata życiowe perspektywy. A z kolei ci inni, o których już wspomniałem, w większości mieli się bardzo dobrze. I powtarzam, ten proces nie mógłby się udać, gdyby ta republikańska w istocie rewolucja moralna trwała. Jeżeli o tym tutaj dzisiaj mówię, mówię w Gdańsku, to dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość do tej tradycji nawiązuje. Że Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, ale także sprawiedliwej, opartej na solidarności, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu, do wspólnoty, do jedności w sprawach zasadniczych. Takiej Polski chcemy i taką Polskę budujemy. Bo to wszystko, co uczyniliśmy już w ciągu tych niespełna 3 lat, temu właśnie służy. Niezależnie od tego, czy ma wymiar społeczny, ekonomiczny, czy w sferze kultury, czy jeszcze w jakiejś innej sferze. Chcemy prawdziwej Rzeczypospolitej, rzeczy wspólnej, rzeczy dla Polaków. I temu, proszę Państwa, mają służyć także i te wybory, które przed nami. Bo Rzeczypospolita to ta wielka ojczyzna, wobec której musimy być lojalni, ale także to te mniejsze ojczyzny, to poszczególne ziemie polskie, to gminy, miasta, to wszystko łącznie jest Rzeczypospolita. I nie ma Rzeczypospolitej bez samorządu. Jeszcze raz powtarzam, bo niektórzy nam przypisują niechęć do samorządu, czy nawet chęć jego ograniczenia, czy zgoła likwidacji. Szanowni Państwo, Solidarność nawiązywała do samorządu już w swojej uchwale pierwszego kongresu. I część tej uchwały miałem zaszczyt osobiście pisać. Solidarność próbowała zorganizować niezależne wybory do rad narodowych. Oczywiście wtedy nie wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że rady narodowe to nie jest żaden samorząd, to jest część jednolitej władzy państwowej. Ale chodziło o to, żeby poprzez te wybory to się stało autentyczne, żeby to zaczęło mieć przynajmniej po części cechy właśnie samorządu. I nasz stosunek do samorządu jest całkowicie jednoznaczny. Popieramy samorząd, chcemy samorządu. Ale proszę Państwa, czy chcemy takiego samorządu jak tutaj w Gdańsku? No właśnie. Bo samorząd może być różny, tak jak różni są ludzie. Może wyrażać i to w praktyce, naprawdę, nie w deklaracjach, te najpiękniejsze idee, idee solidarności, bo w naszym i sądzę jeszcze w następnych pokoleniach ta idea solidarności będzie ciągle żywa, ciągle najważniejsza. Ale może także wyrażać tą kontrpropozycję tego niby liberalizmu, bo przecież żadnego liberalizmu w Polsce też nie było. Lata 90. w Polsce to nie był żaden liberalizm. Liberalizm zakłada między innymi sprawnie działające państwo, sprawnie działający rynek. No cienia tego w Polsce nie było. I wy, proszę Państwa, macie właśnie tutaj przedstawicieli tej propozycji, tego ustroju. I macie szansę to zmienić. Macie szansę to zmienić. Dzięki znakomitemu kandydatowi. Mocnym listom, ale przede wszystkim dzięki Waszej pracy. Pracy i przekonywania. Wiem, że to jest tutaj bardzo trudne, ale musicie to potrafić. Musimy tutaj zwyciężyć.
Musimy zwyciężyć w Polsce. Musimy otworzyć drogę do prawdziwej Rzeczypospolitej. Ja już nie mówię o numerach. Ja mówię o tej Rzeczypospolitej, która wyrasta z najpiękniejszej polskiej tradycji, której zwieńczeniem była Solidarność. Dziękuję bardzo. Wracamy do studia Polskiego Radia 24, w studiu Antoni Czmiel i Grzegorz Łaguna. Dzień dobry. No panowie, to jest coś, co mnie jednak zdumiewa. Dlaczego w kampanii, czy ja nie pamiętam takiej kampanii samorządowej, w której mówiono by o republice, o narodzie, o solidarności, o patriotyzmie, o wartościach, o rewolucji moralnej. Wreszcie wcześniej w Zielonej Górze Jarosław Kaczyński dał w istocie taki wykład o rozumieniu wolności i czym jest wolność w wydaniu tej małej ojczyzny. Antoni Czmiel, dlaczego ta kampania tak nietypowo przebiega? Bo to jest wolna bardzo kampania i słuchanie istotny element. Znaczy widzimy wyraźnie, że Jarosław Kaczyński proponuje dość spójną wizję całości. Często o wyborach 89 roku mówi się taką zbytkę słowną, że to były pierwsze wolne wybory. Jakie to były wolne wybory, skoro 2/3 wygrywała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza w ciemno i z założenia? Jak się potem okazało, że się nie dało wybrać, że nie wygrywa, tak jak sądzono nawet tam, gdzie byli sami PZPR-owcy, bo oni nawet nie chcieli na nią głosować, to zmieniono reguły gry. Pierwsze wolne wybory to były wybory samorządowe w 90 roku. I one właśnie odróżniały od tych rad narodowych, które były tylko dla aparatczyków, w dużo inną stronę poszły i pokazały także polski sukces odrodzenia się z dość bardzo słabego poziomu, z jakim odziedziczyliśmy po Jaruzelskim, a poprawiliśmy sobie Balcerowiczem i co spowodowało olbrzymią pauperyzację, zubożenie polskiego społeczeństwa, w tym inteligencji. Znaczy tej inteligencji, która nie poszła do urzędów, nie była ministrami, tylko na przykład pracowała na uczelniach albo... Albo nie biznesmenami, chociaż z tym biznesem to właśnie wtedy przecież panowało to fałszywe, kłamliwe przekonanie, że pierwszy milion trzeba ukraść. No był jeden pierwszy milioner, który pierwszy milion dostał od ojca, który ten niby zarobił w PRL-u. Tak? Taka rewolucja moralna, a rebur. Chyba tak, czyli dokładnie odwrotność. I tutaj to zdanie Jarosława Kaczyńskiego, że w Polsce żadnego liberalizmu nie było w latach 90. jest absolutnie prawda. Była wolna Amerykanka dla tych, którzy mieli siłę. Mieli siłę przede wszystkim pieniądze, mieli siłę układów. Nie w dużej mierze to zaczęło tak funkcjonować. A większość z nas poświęcało się temu, żeby próbować przeżyć. A jeżeli coś mogło, to próbowało coś zmienić wokół siebie, tak? Czyli tam jakiś plac zabaw, albo żeby jakaś droga. A potem uznaliśmy, że tak naprawdę i tak wygrywa ten silniejszy, lepiej zająć się czymś innym i obróz ten samorząd takimi patologiami, jakie są czasem obecnie, że są wręcz te samorządy dziedziczne, równie jak dziedziczne potrafią być sądy i policja i to, jak to się nawzajem splata, to już taki szaraczek jak ja nie jest w stanie tego przebić, zwłaszcza jeżeli to nie jest Warszawa. Bo jeszcze w Warszawie jest przestrzeń dla innych, ale potem się okazuje, że może mieć mimo takiej, a nie innej pensji prezydent Gdańska ileś tam mieszkań, że aż potrafi zapomnieć w deklaracji majątkowej, ile ich miał. Albo że prezydent Warszawy, na szczęście ex, może wygrywać non-stop w ruletkę 30 bodaj razy z rzędu i tak pomnażał swoją pensję i tak się tłumaczył przed urzędami i wszystko jest legalnie. Ale jeszcze handlował dziełami sztuki. Znalazł genialną metodę, bo mówił, że kupował tanio, a sprzedawał drogo. No to wszyscy się tak tłumaczą. Kiedy się tłumaczono, że pieniądze nieopodatkowane pochodziły z nierządu, to jest dobre na polskie sądy, ale nie jest dobre na inteligencję Polaków. Znaczy coś było nie tak i myślę, że to jest ważna zmiana. I jedno zdanie jeszcze, nie oddam szacownemu koledze głos, to nawiązanie do Solidarności jest znamienne. Ja nadal myślę, że my w większości nie doceniamy, czym Solidarność była, jak wielką rewolucją była, taką pokojową i ile jeszcze z niej możemy żarbać. Nie bez kozery jest tak, że Wałęsa jest takim symbolem na świecie, bo to było coś fenomenalnego na skalę światową i Wałęsa jest traktowana jako pars pro toto, ale to jest zasługa 10 milionów Polaków, którzy tą Solidarność budowali. Jeżeli teraz coś przypominamy i potrafimy znaleźć remedium na te patologie, o których mówiłem wcześniej, to na pewno w tym doświadczeniu tego wielkiego sejmiku, więc szlacheckiego, jakim był zjazd w Gdańsku, jakim były kolejne spotkania w hali Oliwii,
jak i były kolejne spotkania i dyskusje w czasie Solidarności, z tej polskiej tradycji, z tej polskiej siły trwania możemy dużo znaleźć i możemy zbudować wielką, ale fajną Rzeczpospolitą dla polskich obywateli. Wszyscy jesteśmy, a na pewno moje pokolenie, jesteśmy chyba urodzeni w sierpniu 80 roku, ale Grzegorza Łaguna chciałem zapytać o to samo. No, dlaczego premier Kaczyński nie obiecuje dróg, mostów i jeszcze przedszkoli, tylko mówi o wartościach, o moralności, o patriotyzmie? Bo wprowadził tę kampanię wyborczą prezes Jarosław Kaczyński na trochę inne tory. To znaczy widzę, że jest teraz taki sposób na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, żeby pokazać, że przejęcie władzy w samorządach, czyli prezydenci miast, wszyscy politycy na niższych szczeblach będą koordynowani centralnie. To jest takie kuszenie wyborcy, że dostanie więcej wyborca, jeśli nie zagłosuje na opozycję, tylko jeśli zagłosuje na kandydata partii rządzącej, bo wówczas ta centrala będzie przekazywać tym dołom odpowiednie pieniądze i ten samorząd będzie kwitł. Więc taki jest, się z panem nie zgadzam. No ale taki jest sposób myślenia, to znaczy Jarosław Kaczyński nie bez powodu teraz się pojawia w kampanii wyborczej, bo pamiętam, że w ostatnim, w 2015 roku był bardzo dobrze ukryty, nie, w ogóle praktycznie nie widać go było, tak samo jak Antoniego Macierewicza, mimo że obaj politycy jak wiemy... Jak jest, to źle, jak go nie ma, to jeszcze gorzej. Nie, ja uważam, że lepiej jak jest właśnie, natomiast faktem jest, że to jest jednak kampania samorządowa i tutaj to jest taki po prostu styl prowadzenia. Ja wolałbym... Jarosław Kaczyński powinien w nim milczeć? Ja uważam, że przede wszystkim powinni jednak mówić ci kandydaci na prezydentów. To właśnie przemawia w tej chwili, widzi tak, pan. Tak, i bardzo dobrze. Płażyński. To on powinien przede wszystkim odpowiadać za siebie. I skoro mowa o właśnie panu Płażyńskim, który się tutaj pojawił, bo wspomnieliśmy o słynnym byłym prezydencie Warszawy, który wygrywał 30 razy w ruletkę. Rzeczywiście, dziwny splot okoliczności, dziwne pytanie bez odpowiedzi, ale dotyczący Kacpra Płażyńskiego też jest dziwny splot okoliczności, kiedy on dostał pracę będąc 24 czy 26-letnim absolwentem świeżo upieczonym, dostał stanowisko kierownicze w państwowej spółce Skarbu Państwa. I do dzisiaj nikt nie wie, jak to się stało. Jak dziennikarze zadają panu Płażyńskiemu pytanie na Twitterze, to on automatycznie blokuje wszystkich, którzy zadają takie pytanie. I to jest coś takiego, taka sama okoliczność, kiedy my nie znamy okoliczności. Zrównuje pan te obie sytuacje? Ja nie zrównuję, to są zupełnie różne sytuacje, natomiast powinniśmy znać... To, jak gość poprawia, o ile dobrze pamiętam, dostaje pracę, i mówię, który ma ambicje polityczne, bo to widać, że podjął to dziedzictwo ojca, który... Czyli dzięki ambicjom politycznym powinien dostawać pracę? To ja nawet wolę, żeby on dostał w spółce Skarbu Państwa, niż żeby dostał pracę u jakiegoś oligarchy, na przykład przy autostradzie, i potem albo w Ambergold, i żeby potem realizował jego linię polityczną, bo to jest bezpieczniejsze, bo będzie... A ja wolałbym, żeby dostał pracę na jasnych warunkach. Jeżeli dostał tylko pracę dlatego i pracował i dostawał tylko wyłącznie za tą pracę swoją pensję, wykonywał za to, świadczył usługi, to tak jak my, zajmując się rzeczem publicznym, piszemy o tym jakieś teksty, zajmujemy się nim i dostajemy za to jakieś wynagrodzenie. Tylko różnica gorzej jest taka, by było, ale jest delikatna różnica. Jest delikatna różnica i to się zgadzam z panem. Gorzej by było, gdybyśmy tłumaczyli, że my się tutaj teraz tak mądrze mówimy, bardziej, mniej, ale potem okazuje się, że 30 razy wygrywaliśmy z ruletkę i to jeszcze od dziwnych facetów do te pieniądze. Ale ja potrafię, różnica polega na tym, że ja potrafię skrytykować obie sytuacje, które są niejasne, a pan potrafi tylko jedną z tych sytuacji skrytykować. Na tym polega różnica. Pan nie wbije, dlatego, no, ale niestety tak to wygląda. Dlatego, że gdyby pan zechciał, nie wiem, czy mogę śledzić, nie chcę być bezczelny, więc może gdyby pan zauważył to, co przez lata mówię, czy piszę, czy ten, to krytyczności, jeżeli mam całą listę rzeczy, które są problemem tej władzy, ale nie mogę zgodzić się na to, żeby zrównać na coś, co było niejawną, ale czytelną dla wszystkich formą łapówki, i wtedy ten biznes deweloperski zaczął kwitnąć w Warszawie, a z czymś, co było umową o pracę między czymś a czymś. Oczywiście możemy na ten temat zadawać pytania, możemy sprawdzić. Na przykład, Jesteśmy od tego, żeby zadawać pytania. Czy na przykład pan Płażyński wykonywał tą pracę? Jak wykonywał? Ale jesteśmy to jeszcze, tego, że ktoś pracował, nie jest zarzutem równym z tym, że ktoś w taki czy inny sposób się łapał. Ale to jest tylko wątek. To znaczy zadajemy pytania, bo jesteśmy od zadawania pytań. Tu się zgodzimy. Dziennikarze powinni zadawać pytania. Natomiast jeśli ktoś sprawdza się na niwie prywatnej, to jest wtedy pewne, że
prywatnego przedsiębiorcy, ten człowiek ma wyrobić konkretny zysk, jego kompetencje są pewne, ale jeśli ktoś jest politykiem i polityk dostaje, czy też syn polityka w spółce Skarbu Państwa stanowisko, to rodzi pytania, więc ja o tym mówię, bo my od początku naszej... My od początku naszej dyskusji... Wójcy Platformy Obywatelskiej. Tak, ale dzisiaj jednak polityka, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, więc za kadencji tej partii dostał też stanowisko. My od początku naszej dyskusji, bo pan miał trochę więcej czasu, więc jeszcze wspomnę, rozmawiamy o tym, w jaki sposób spoglądamy na prawo, na standardy i czy te standardy traktujemy jednakowo w każdym przypadku, czy stosujemy podwójne. Jeśli rozmawiamy o Sądzie Najwyższym i o tym, ile trwa kadencja pierwszej prezes Sądu Najwyższego, to mamy konkretny zapis na przykład w Konstytucji. Jeśli mamy Trybunał Konstytucyjny i ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z 2015 roku, to tam też mieliśmy konkretny zapis o tym, że prezydent Duda musi odebrać ślubowanie od sędziów. Nie odbierał go. I to jest jasne. Dla prawników to jest jasne. Ja teraz chciałbym, żebyśmy potraktowali te rzeczy w taki sam sposób. Jeśli mamy posłankę Małgorzatę Zwiercan, która w Sejmie głosuje na dwie ręce, wszystko jest nagrane, to widzimy, że to jest złamanie prawa. Dzisiaj Kornel Morawiecki, jego partia próbuje zarejestrować kandydatów na listy wyborcze i okazuje się, że wśród podpisów są podpisy osób, które nie żyją, to też automatycznie wskazuje to na złamanie prawa. I my wszyscy jako dziennikarze powinniśmy się zgodzić, że to jest bardzo kontrowersyjna sprawa, która powinna zostać zbadana przez prokuraturę. Ja w ten sam sposób rozpatruję sprawę Sądu Najwyższego, sprawę Trybunału Konstytucyjnego, sprawę KRS-u, to znaczy były przepisy, które funkcjonowały do tej pory. One mogą się zmienić, ale mogą się zmienić tylko, jeśli będą zgodnie zmieniane z literą prawa, która funkcjonowała do tej pory. Kadencja pierwszej prezes kończy się w 2020 roku. Ja nie jestem rzecznikiem pani prezes. Ona powinna odejść, ale w 2020 roku być zmieniona na kolejną osobę. To tu się różnimy. Bardzo wam dziękuję za gorącą debatę. Gośćmi Polskiego Radia 24 był Antoni Czmiel i Grzegorz Łaguna. Dzięki. Pytania zadawał Adrian Stankowski. Do usłyszenia państwu w następnym tygodniu. Powtórka programu. Autopromocja. Każda potrawa, nim trafi na stół, przejść musi odpowiednią obróbkę w kuchni. Na ogół nie zastanawiamy się, ile wysiłku musiał włożyć kucharz w to, co widzimy na talerzu. Może czasem jednak warto zapoznać się z kuchenną recepturą. Trochę podobnie rzecz ma się z rodziną. Widzimy wokół siebie rodziny szczęśliwe i nieszczęśliwe. Ale dlaczego tak się dzieje? Postaramy się znaleźć odpowiedź w audycji Rodzina od Kuchni. Sobota, 8:06. Marcin Bąk, zapraszam. Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, zbliża się godzina 5. Czas na informacje. Zapraszam. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konwencji w Gdańsku przekonywał, że dzięki mocnym listom wyborczym i pracy kandydatów partia musi zwyciężyć w wyborach samorządowych na Pomorzu. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że samorząd wymaga zmian, a kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński zaznaczył, że kandydaci walczą o władzę nie po to, by iść po zaszczyty, tylko służyć Polsce. O szczegółach Agnieszka Jasik. Solidarność. To słowo było podkreślane wielokrotnie podczas konwencji w Gdańsku. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przekonywał, że Solidarność była odtworzeniem tradycji republikańskiej, a dziś do tej tradycji nawiązuje PiS. Prawo i Sprawiedliwość chce Polski demokratycznej, ale także sprawiedliwej, opartej na solidarności, odnoszącej swoje wartości do patriotyzmu. Premier Mateusz Morawiecki odwołał się do przesłania solidarnościowego, podkreślając, że jest ono mottem działania PiS. Maksymy, którą właśnie wypowiedział tato Kacpra Płażyńskiego, nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Wszyscy budujemy wspaniały kraj. Kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Gdańska Kacper Płażyński podkreślił, że jego program i hasło wyborcze Gdańsk naszych marzeń powstały po rozmowach z mieszkańcami. Wszystko jest możliwe, nawet jeżeli wszyscy chcą nas przekonywać, że nie da się. Ja w nie rasizm po prostu nie wierzę. Premier zaznaczył, że dla regionu przygotowano program Piątka dla Pomorza, by ten szybciej się rozwijał. Z Gdańska Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Mężczyzna podejrzewany o atak nożem na ekspedientkę ze sklepu we Wrocławiu został aresztowany na 3 miesiące. Grzegorz P. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Według ustaleń śledczych zadał poszkodowanej kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Wcześniej był wielokrotnie karany.
Jak mówi prokurator Karolina Mycek, napastnik został zatrzymany na jednej z nadodrzańskich plaż. Pojawiła się informacja od jednego z mieszkańców Wrocławia. Niemniej funkcjonariusze policji już byli w pobliżu. Pan, mówiąc spokojnie, czekał, pił piwo, opalał się i czekał, aż zostanie zatrzymany. Karany ostatnio opuścił zakład karny w dniu 7 lutego 2018 roku i również wtedy odbywał karę za przestępstwa rozboju. Wcześniejsze wyroki dotyczą przestępstw przeciwko mieniu głównie. Podejrzany nie przyznaje się do winy. Podczas przesłuchania przyznał, że wcześniej leczył się odwykowo. Prokuratura bada, czy w Stowarzyszeniu Wiosna doszło do mobbingu. O niezgodne z prawem praktyki podejrzewany jest ksiądz Jacek Stryczek, prezes stowarzyszenia organizującego akcję Szlachetna Paczka. Postępowanie ma związek z publikacją jednego z portali, który opisał historię ponad 20 pracowników. Tłumaczy Janusz Hnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. W tych publikacjach były materiały, z których wynikało, że może chodzić o przestępstwo ścigane z urzędu. Materiały te są przekazywane obecnie prokuraturze rejonowej Kraków Śródmieście Zachód celem przeprowadzenia postępowania sprawdzającego pod kątem, czy są podstawy do prowadzenia postępowania karnego, czy też nie. To jest etap bardzo początkowy, musimy sobie z tego zdawać sprawę. My musimy sprawdzić, czy są podstawy do tego, żeby w ogóle prowadzić jakieś czynności procesowe. W oświadczeniu na Facebooku ksiądz Jacek Stryczek napisał, że dobro Szlachetnej Paczki jest dla niego najważniejsze i dlatego rezygnuje ze stanowiska prezesa stowarzyszenia. Rząd Tanzanii potwierdził śmierć 136 osób, pasażerów promu na jeziorze Wiktorii. Na pokładzie miało znajdować się co najmniej 200 osób, a więc dwukrotnie więcej niż dopuszczono. Do tej pory uratowano 37. Prezydent Tanzanii nakazał aresztowanie osób, które zarządzały promem, a także ogłosił 4-dniową żałobę narodową. Trwa akcja poszukiwawcza. Uczestniczą w niej nurkowie policyjni i wojskowi oraz właściciele prywatnych łodzi i lokalni rybacy. Dziś dzień bez samochodu. Władze wielu polskich miast zachęcają do pozostawienia aut w garażach i na parkingach. W zamian czeka darmowa komunikacja zbiorowa. Celem akcji jest m.in. poprawa jakości powietrza w centrach miast. Patronat nad akcją sprawują resorty środowiska i infrastruktury. Dziś wiele polskich miast będzie zachęcać do korzystania z bardziej ekologicznego i ekonomicznego transportu, jakimi są zarówno rower czy chodzenie piechotą, jak i komunikacja zbiorowa. W Warszawie całą sobotę będzie można korzystać za darmo z komunikacji miejskiej. Bramki metra będą otwarte, a kasowniki wyłączone. Bezpłatne będą też parkingi w systemie Park and Ride. Ponadto miejskie spółki komunikacyjne przygotowały wiele atrakcji promujących transport zbiorowy. W Poznaniu rowery miejskie będą dziś bezpłatne przez godzinę. Zwykle za darmo można nimi jeździć przez pierwsze 20 minut. Z podobnych rowerowych promocji można korzystać m.in. w Częstochowie, Kaliszu i Łodzi, gdzie rower za darmo będzie przez cały dzień. Promocję ekologicznego transportu przygotowało też dzisiaj wiele innych polskich miast. Akces do udziału w kończącym się dziś tygodniu zrównoważonego transportu zgłosiło w tym roku ponad 100 miejscowości. Aleksander Czoniak, Polskie Radio. Czas na prognozę pogody. W weekend czeka nas gwałtowna zmiana w pogodzie. Nad zachodnią Polskę już wieczorem i w nocy napłynęło znacznie chłodniejsze powietrze. Sobota i niedziela z temperaturą od 14 do 18 stopni. W całym kraju będzie też pochmurno, a w wielu miejscach spadnie deszcz. Na dziś zapowiadane jest załamanie pogody również w Tatrach. Na szczytach może spaść nawet 20 cm śniegu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 6 minut po piątej. Powtórka programu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Mateusz Drozda, dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia. Małgorzata Gersdorf ujawnia treść rozmowy z premierem Morawieckim. Czuję się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Na zjeździe gnieźnieńskim o wolności i inspirującej roli chrześcijaństwa. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej.
na konwencji PiS-u w Gdańsku o ideałach Solidarności. Musimy zwyciężyć w Polsce. Musimy otworzyć drogę do prawdziwej Rzeczypospolitej. Polskie Radio 24. Północ, południe. Profesor Małgorzata Gersdorf, mimo ustaleń z premierem Mateuszem Morawieckim, że obie strony nie będą komentować szczegółów ich środowego spotkania, dzisiaj zdecydowała się powiedzieć dziennikarzom o jego przebiegu. Poinformowała, że przedstawiła premierowi swoje stanowisko co do jej warunków minimalnych, brzegowych, jeśli chodzi o reformę Sądu Najwyższego. Sędziowie wszyscy zwolnieni z uwagi na 65. rok życia będą powracać na swoje stanowisko. Ja pozostaję nadal pierwszym prezesem Sądu Najwyższego z mocy konstytucji, bez warunków. Podniosłam również, że należy przywrócić konstytucyjny charakter KRS-u i procedowania w KRS-ie. Pytana, dlaczego zdecydowała się ujawnić szczegóły spotkania, wyjaśniła, że skłoniła ją do tego publikacja jednego z portali internetowych. Ukazały się w Onecie dość wnikliwe sprawozdania z tego, co działo się w trakcie rozmów z panem premierem Morawieckim. Wobec tego czuję się zwolniona z tego, że nie będę komentowała naszych rozmów. Poproszony o komentarz premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że on trzyma się wzajemnych ustaleń. Spotkanie było bardzo sympatyczne, dobra kawa, natomiast jak się umawiam z kimś, że nie przekazuję informacji dalej, to dotrzymuję tego słowa. Nie wiem, czy tam ktoś jakoś za bardzo nie próbuje tutaj pani profesor jakoś ciągnąć za język, ale ja trzymam się naszych ustaleń. Szef rządu podkreślił, że reforma wymiaru sprawiedliwości ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania państwa oraz rozwoju gospodarczego Polski i będzie kontynuowana. Zgodnie z reformą sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończyli 65. rok życia, przeszli w stan spoczynku. Wyjątek stanowią ci spośród nich, którzy złożyli odpowiednie oświadczenie i uzyskali zgodę prezydenta na dalsze orzekanie. Małgorzata Gersdorf, która w chwili wprowadzenia zmian pełniła funkcję pierwszej prezes Sądu Najwyższego, takiego oświadczenia nie złożyła. Skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego krytykowała Komisja Europejska, zarzucając polskiemu rządowi naruszenie praworządności. A z trzydniową wizytą w Warszawie przebywała delegacja Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Europarlamentu. Szef delegacji Claude Moraes na zakończenie wizyty podkreślił, że zadaniem komisji jest ocena, czy sądownictwo w Polsce jest w pełni niezależne, a polski rząd powinien wziąć pod uwagę zastrzeżenia. Naszym zdaniem polski rząd ma prawo podążać swoją ścieżką polityczną w reformie sądownictwa, ale musi liczyć się z tym, że jeśli zewnętrzne, bardzo wiarygodne organizacje, właściwie wszystkie, wyrażają się one krytycznie, mówią o tym rządowi. Także Komisja Europejska podkreśla, że wszystkie te reformy razem ograniczają niezawisłość wymiaru sprawiedliwości w Polsce. To może to wpływać na sytuację Polski w Unii Europejskiej i na całym świecie. I w obliczu takiej sytuacji rząd powinien o tym pamiętać. Delegacja spotkała się między innymi z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem, sędzią Małgorzatą Gersdorf, przewodniczącym KRS Leszkiem Mazurem, przedstawicielami Sejmu i Senatu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Modlitwa duchownych z kościołów ewangelickiego, prawosławnego oraz katolickiego rozpoczęła 11. Zjazd Gnieźnieński. Spotkanie chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej pod hasłem Europa ludzi wolnych. Inspirująca moc chrześcijaństwa. Obecny na uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że dorobkiem polskiej wspólnoty obywatelskiej jest między innymi stworzenie trwałych ram dla obecności instytucji religijnych w życiu publicznym. Wolność w naszej ojczyźnie gwarantuje obecność religii w sferze publicznej, a zasadą ustrojową jest zarówno wzajemna autonomia państwa i kościoła, jak i ich współpraca dla dobra wspólnego. Tymczasem w licznych państwach europejskich urzeczywistnienie wolności obywatelskich prowadzi do spychania wiary w sferę czysto prywatną. Dodał, że należy dbać, by w Europie nikt nie czuł się obywatelem drugiej kategorii. Muszę się wszystkim Państwu przyznać w tym miejscu, że właśnie z tego względu, że Polska i my Polacy zawsze uważaliśmy się i jestem przekonany, że w gruncie rzeczy tacy jesteśmy. Za ludzi tolerancyjnych, za ludzi pełnych zrozumienia. Z tak ogromnym bólem przyjąłem akt barbarzyństwa, do którego doszło tak niedawno w Gdańsku, kiedy ktoś rzucił kamieniem w okno synagogi w czasie modlitwy Jom Kippur.
Policja w Gdańsku udostępniła wizerunek poszukiwanego mężczyzny i prowadzi śledztwo w sprawie wybicia okna w synagodze. Zjazd ma ekumeniczny charakter, a każdy z uczestników otrzyma Pismo Święte w przekładzie ekumenicznym. Jak mówi prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak, to znak jedności chrześcijan. Ten podarunek jest piękny, to jest Biblia ekumeniczna, wydana przez Towarzystwo Biblijne, natomiast jest też wezwaniem, byśmy wzięli Słowo Boże do ręki, bo ono nas prowadziło, bo to jest też ta płaszczyzna, która nas, chrześcijan, łączy nas Słowo Boga i w imię tego Słowa powinniśmy żyć. W czasie trzydniowego zjazdu zaplanowano debaty, panele dyskusyjne oraz ponad 20 warsztatów o tematyce społecznej. Wydarzenie zakończy się w niedzielę przekazaniem przesłania 11 zjazdu gnieźnieńskiego oraz uroczystą mszą świętą w katedrze gnieźnieńskiej. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Dziś w Gdańsku samorządowa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego. Jarosław Kaczyński podkreślił, że narodziny Solidarności były jednym z kluczowych momentów historii Polski i przypomniał, że Solidarność była propozycją zbudowania nowego ładu społecznego. Lata 80-81, lata Solidarności, tej wielomilionowej, to były lata rewolucji moralnej. Ludzie zażądali przywrócenia im godności, którą odbierało komunistyczne państwo, ale także tej godności, która była im odbierana w zakładzie pracy i różnego rodzaju relacjach społecznych między tymi, którzy stali wyżej w ówczesnej hierarchii, a tymi, którzy stali niżej. Jarosław Kaczyński dodał, że ludzie zażądali wówczas także prawdy, tego, by głoszone wartości stały się realne. Chcieli wartości, mówił prezes PiS. Wśród nich wymienił sprawiedliwość, równość i solidarność, rozumianą jako metodę walki o wyznaczone cele oraz jako spoiwo wspólnoty wolnych Polaków. Również premier odwoływał się do przesłania Solidarności. Wyjaśnił, że mottem działania Prawa i Sprawiedliwości są słowa: nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki sprzed wczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Tak rozumiemy właśnie europejskie standardy jako poziom życia, godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będziemy. Jutro kolejne konwencje wojewódzkie Prawa i Sprawiedliwości odbędą się w Olsztynie i Warszawie. W trasę ponownie ruszy też kampanijny PiS Bus. Jak zapowiedziała na Twitterze rzeczniczka PiS Beata Mazurek, w niedzielę pojawi się w województwie lubelskim, Lubartowie i w Rykach. A w rozwijającej się kampanii samorządowej kolejne obietnice składają kandydaci na prezydenta stolicy. Patryk Jaki, kandydat Zjednoczonej Prawicy, zapowiada bonifikaty dla osób fizycznych przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Polityk zaprezentował projekt stosownej uchwały Rady Miasta, który przygotowali warszawscy radni Prawa i Sprawiedliwości. Według tych założeń bonifikata miałaby wynieść 98,99%. Patryk Jaki podkreślił, że jest to projekt, na który od dawna czekali warszawiacy. Wreszcie warszawiacy staną się właścicielami w pełni tego słowa znaczenia swoich mieszkań. Dla nas ta wolność ma bardzo duże znaczenie. I wolność, własność mieszkań, ale przez to bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ekonomiczne warszawiaków, które pozwoli im i im rodzinom czuć się po prostu ekonomicznie. Bardzo ważne, bezpiecznie w Warszawie. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wprowadza ustawa przygotowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Zgodnie z jej zapisami osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zbudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa staną się ich właścicielami. Zamiast opłaty za użytkowanie będą przez 10 lat uiszczać opłatę przekształceniową. Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, udzielona zostanie bonifikata. W przypadku nieruchomości należących do samorządów ewentualne bonifikaty powinny wprowadzać przepisy lokalne. Kandydat Zjednoczonej Prawicy zapowiedział, że uchwałę o bonifikacie dla mieszkańców Warszawy radni PiS będą chcieli przyjąć jeszcze przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Dlatego liczą na poparcie swojej propozycji także przez Platformę Obywatelską. A kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski obiecuje utworzenie w stolicy Centrum Geriatrii. Podczas spotkania z dziennikarzami przed budynkiem Centrum Alzheimera przy Alei Wilanowskiej Rafał Trzaskowski powiedział, że placówka powstanie przy jednym ze szpitali.
Warszawie zbudować centrum geriatrii, dlatego że wszyscy wiemy, że tego typu placówki w Warszawie brakuje. Wiemy wszyscy również, że są problemy z lekarzami tej specjalności. W związku z tym chcemy takie specjalne centrum stworzyć przy jednym ze szpitali miejskich, albo przy Szpitalu Praskim, albo przy Szpitalu Wolskim. W tej chwili będziemy prowadzili na ten temat rozmowy po to, żeby Warszawa zajęła się również tymi najbardziej potrzebującymi seniorami i takie centrum chcemy stworzyć. Jacek Wojciechowicz, ubiegający się o fotel prezydenta Warszawy jako kandydat niezależny, zapowiedział akcję 18 dzielnic w 18 dni. Rozpocznie się ona w najbliższy wtorek na Ochocie. Były wiceprezydent stolicy powiedział dziennikarzom, że problemy mieszkańców wymagają dużej uwagi i czasu na rozmowę o nich. Pomimo mojego doświadczenia w samorządzie i znajomości tematyki warszawskiej, dzielnicowej, uważam, że chcemy się spotkać z burmistrzami, z lokalnymi organizacjami, z mieszkańcami, aby porozmawiać o problemach na Ursynowie, na Bemowie, Wesołej, na Ochocie, we wszystkich dzielnicach. I chcemy potraktować to poważnie, czyli chcemy po prostu poświęcić na to przynajmniej kilka godzin, a nie tak w ekspresowym tempie. Pierwsza tura wyborów samorządowych za miesiąc, 21 października. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Polonijna nauka, edukacja i kultura to tylko niektóre z tematów drugiego dnia 5. Światowego Zjazdu Polonii i Polaków z zagranicy. Jego uczestnicy dyskutowali dziś także o wizji współpracy naszego państwa z rodakami mieszkającymi w różnych częściach świata. Anna Szmidrodziewicz, przewodnicząca Poselskiej Komisji Łączności z Polakami za granicą, tłumaczyła, że Polonia jest ważna dla polskiego Sejmu, o czym najlepiej świadczą konkretne działania podjęte w obecnej kadencji. Tylko w 2018 roku członkowie komisji odwiedzili środowiska polonijne na 5 kontynentach. Efektem tych wyjazdów są skuteczne interwencje, w szczególności w obszarze nauczania języka polskiego za granicą, świadczonej pomocy konsularnej, funkcjonowania domów i szkół polonijnych, ochrony dziedzictwa kulturowego za granicą i opieki nad miejscami pamięci narodowej. Na współpracy z Polonią zależy prezydentowi RP, także polski rząd zabiega o to, aby stosunki z Polonią były jak najlepsze. Największy nacisk jest kładziony na edukację, tłumaczył wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Papierz. Największa część pomocy czy wsparcia finansowego będzie dedykowana właśnie na kwestie edukacyjne i jakby szeroko z tym związany element. Bez utrzymania kontaktu poprzez język będzie nam bardzo trudno funkcjonować w przyszłości. A premier Mateusz Morawiecki, który spotkał się dziś z młodzieżą pochodzenia polskiego z Litwy, Ukrainy i Białorusi w Ostródzie, powiedział, że jedyną polityką imigracyjną rządu jest umożliwienie powrotu Polakom, którzy żyją poza krajem. Podczas spotkania premier wyjaśnił, że chodzi przede wszystkim o tych, którzy wyjechali w ostatnich latach. Większość z nich do Wielkiej Brytanii, ale też do Niemiec, do Francji, do Irlandii. Chcemy, żeby jak najwięcej z nich wracało. To jest ta imigracja powrotna Polaków do ojczyzny, do matek, do ojców, do czasami do swoich dzieci. Z powrotem tutaj otwieramy przed nimi drzwi. Mateusz Morawiecki dodał, że rząd chce też powrotu tych Polaków, którzy wiele lat temu zostali poza krajem z powodu zmiany granic. Przygotowano dla nich karty Polaka, których w zeszłym roku wydano 10 tysięcy. Tu pokazujemy, w jaki sposób staramy się przyciągnąć do Polski, przyciągnąć do polskości. Jarosław Marek Rymkiewicz, nasz poeta, pięknie powiedział, że polskość to jest taka unikalna, oryginalna siła ducha. I choć poturbowani po tych setkach lat niekorzystnych dla nas historii, dziejów, dzisiaj Polacy otwierają się i staramy się z powrotem jakby tą polskość zagospodarować. Premier oświadczył, że na wczorajszym szczycie Unii Europejskiej w Salzburgu powtórzył, iż Polska nie przyjmie żadnego uchodźcy, a jedyną polityką imigracyjną jest otwarcie drzwi dla Polaków z zagranicy. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Pod hasłem chcemy godnie zarabiać. Jutro w Warszawie odbędzie się manifestacja nauczycieli ze Związku Nauczycielstwa Polskiego. Protestujący domagają się zwiększenia nakładów na edukację, dymisji minister edukacji Anny Zalewskiej i przede wszystkim natychmiastowych podwyżek o 1000 zł. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz ostrzega, że w przeciwnym razie może zabraknąć pedagogów. Jeżeli dzisiaj firmy budujące poszukują robotników proponujących ponad 4000 zł wynagrodzenia, to nie możemy pozyskać nauczyciela do zawodu, proponując mu na starcie 2300 zł brutto. W odpowiedzi na zarzuty minister Anna Zalewska przypomina, że resort już rozpoczął stopniowe wprowadzanie podwyżek i w ciągu półtora roku będzie to w
sumie 1000 zł. A z czasem, dzięki ocenie zawodowej, jeszcze więcej. Za 3 lata już nauczyciele będą mogli otrzymywać ocenę wyróżniającą i będą oprócz owego średnio 1000 móc otrzymywać na początku 300, 400, 500 zł co miesiąc. Protestujący ruszą sprzed hali Torwar, przejdą na plac Trzech Krzyży, gdzie dołączą do wspólnej manifestacji OPZZ i razem przejdą przed kancelarią premiera. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa rozmawiał w Atenach o zacieśnianiu współpracy gospodarczej między Polską i Grecją. Marcin Ociepa spotkał się z greckim wiceministrem gospodarki i rozwoju i przedstawicielami instytucji związanych z przedsiębiorczością i technologią. Wiceminister przedsiębiorczości i technologii Marcin Ociepa powiedział mi, że Grecja jest dużym rynkiem i stanowi olbrzymi potencjał do współpracy. Zaznaczył też, że jego wizyta w Atenach wiąże się z przyszłorocznymi obchodami stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu krajami i z polską prezydencją w procesie bałkańskim. Nasz rząd bardzo mocny nacisk kładzie na kwestię ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorców i staramy się ich wspierać wszędzie tam, gdzie oni mogą po prostu zarobić pieniądze. A także zapraszamy innych inwestorów, także z Grecji, do tego, żeby wybierali Polskę jako atrakcyjny kierunek inwestycyjny. Kiedy mówimy o eksporcie do Grecji, to mówimy wszystkim o przemyśle elektromaszynowym, o artykułach rolno-spożywczych, przemysł chemiczny. Natomiast oczywiście jest tak, że jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, także przemyśle turystycznym, który dla Greków jest oczywiście kluczowym. Powiedział Marcin Ociepa. Dodał, że rozwojowi wymiany handlowej sprzyjają zmiany prawne, jakie wprowadził polski rząd. Chodzi o konstytucję biznesu czy reformę stref ekonomicznych. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Marcin Ociepa dodał, że zacieśnianie dwustronnych relacji odbywa się też przez współpracę regionalną. Czemu służymy dzisiejsze rozmowy z greckimi szefami izb gospodarczych różnych sektorów i z samorządowcami? Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Pozostałe informacje z zagranicy. Brytyjska premier Theresa May przyznaje, że rokowania brexitowe są w impasie. Oskarża Unię Europejską o brak konstruktywnych propozycji i powtarza, że nie wyklucza scenariusza, w którym Wielka Brytania opuszcza wspólnotę bez umowy końcowej. Premier zapewnia jednak, że w takim przypadku prawa imigrantów mają być gwarantowane. Jesteśmy w impasie, mówi Theresa May. Cały czas traktowałam Unię z najwyższym szacunkiem. Zjednoczone Królestwo oczekuje tego samego. Od tego zależy powodzenie procesu. Chcemy korzystnego porozumienia, dodaje premier, ale podkreśla. No deal. Is better than a bad deal. Zła umowa jest gorsza niż jej brak. Premier zapewnia jednak imigrantów unijnych, że ich prawa będą gwarantowane. Jesteście naszymi przyjaciółmi, sąsiadami i kolegami z pracy. Chcemy, żebyście zostali. Kolejny raz sprzeciw wobec unijnej propozycji, by twardej granicy w Irlandii uniknąć poprzez przesunięcie jej na Morze Irlandzkie. Dlaczego? Wtedy Szkocja, Anglia i Walia oddzielone zostałyby od Irlandii Północnej. Premier apeluje, by teraz Unia wyszła z inicjatywy. Nie odwrócę wyniku referendum, nie rozbiję mojego kraju. Potrzebujemy poważnego zaangażowania w rozwiązanie dwóch kwestii negocjacyjnych. My jesteśmy gotowi. Zjednoczone Królestwo ma wyjść z Unii z końcem marca przyszłego roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Rosyjskie MSZ skrytykowało Stany Zjednoczone za nałożenie nowych sankcji. W czwartek prezydent Donald Trump podpisał rozporządzenie o zaostrzeniu rygorów przestrzegania sankcji nałożonych na Rosję. Na czarnej liście osób i firm objętych restrykcjami znalazły się m.in. 33 podmioty związane ze strukturami siłowymi Rosji, w tym prywatna agencja wojskowa nazywana Grupą Wagnera, jeden z szefów sztabu generalnego Rosji, generał Igor Korabow, a także 13 osób oskarżonych w USA o ingerowanie w wybory prezydenckie i 12 funkcjonariuszy wywiadu wojskowego GRU. Komentując działania Stanów Zjednoczonych, wiceszef rosyjskiego MSZ Siergiej Ryabkow oświadczył, że Waszyngton nigdy nie będzie mógł dyktować Rosji warunków za pomocą sankcji. Głupio jest grać z ogniem, ponieważ to może być niebezpieczne, stwierdził rosyjski wiceminister. Stany Zjednoczone i Unia Europejska nałożyły na Rosję szereg sankcji w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie oraz ingerowaniem w wewnętrzne sprawy innych państw. Dodatkowo kilkadziesiąt krajów wydaliło część rosyjskich dyplomatów oraz ograniczyło kontakty z Rosją w ramach solidarności z Wielką Brytanią. Londyn oskarżył Moskwę o przeprowadzenie ataku chemicznego w mieście Salisbury. Według brytyjskich służb próbę utrucia byłego podwójnego agenta Sergeja Skripala i jego córki podjęto za wiedzą i zgodą najwyższych władz Rosji, w tym prezydenta Władimira Putina. Tymczasem Rosja poszukuje listami kończymi właściciela firmy Inżynieryjne Systemy. Według rosyjskich mediów Siergiej Słastichin ukrywa się na terytorium Stanów Zjednoczonych. Mężczyzna jest oskarżany o malwersacje finansowe i zdrady państwa. Jego firma
prace modernizacyjne w obiektach należących do strategicznych wojsk rakietowych na lotnisku Krajny wchodzącym w skład kosmodromu Bajkonur, a także w pomieszczeniach federalnego przedsiębiorstwa Centr Zwiezdnoj, które zarządza nieruchomościami Rosyjskiej Agencji Kosmicznej. W czwartek moskiewski sąd zaocznie aresztował Siergieja Swastychina. Mężczyźnie grozi od 12 do 20 lat łagru. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dziś w Gdańsku odbyła się samorządowa konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego, którego przemówienie do Państwa transmitowaliśmy w Polskim Radiu 24, a teraz zapraszamy do wysłuchania obszernych fragmentów wystąpienia premiera Mateusza Morawieckiego. Padły tutaj bardzo ważne słowa z ust pana prezesa, z ust Kacpra Płażyńskiego. Ja chcę też właśnie to podkreślić, że Kacper opierał się o takie właśnie wzorce, o takie wzorce najgłębsze dla i najważniejsze dla Polski, polskiego republikanizmu i polskiej solidarności. Jego tato, świętej pamięci Maciej Płażyński, mówił, że dla niego najważniejsze jest to przesłanie solidarnościowe. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. I to są właśnie piękne słowa, ale to nie są już teraz tylko słowa. To jest też motto działania Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Tym różnimy się, tym się różni podejście nasze do społeczeństwa, do gospodarki, do całego państwa. Właśnie od tego, co było wczoraj i tego, co było przedwczoraj. Że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. Dziś nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych. I potwierdzeniem tego niech będą nawet te suche statystyki z przedwczoraj Eurostatu, który pokazał, że właśnie teraz Polska jest poniżej, czy w Polsce ubóstwo i wykluczenie jest poniżej pewnej średniej unijnej. Bo tak rozumiemy właśnie europejskie standardy, jako poziom życia, godny poziom życia, porównywalny do Europy Zachodniej, coraz bardziej porównywalny, dążymy do niego. I tam rzeczywiście za 5, 10, 15 lat będziemy. Żeby rzeczywiście tak się stało, to musimy w tych naszych małych ojczyznach dokonać, szanowni państwo, głębokiej zmiany. Pięknie zaprezentował mi ją Marcin Horała wcześniej, dzisiaj jak w Gdyni byłem, pokazując wizję rozwoju Gdyni, gdzie tam też te zasiedziałe, zapatrzone w siebie elity gdyńskie, podobnie jak tutaj, to co pokazał Kacper Płażyński, gdzie te elity właśnie w Gdańsku, które sobie same służą przede wszystkim i ręka rękę myje. Te elity nie nadają się do tego, żeby rzeczywiście doprowadzić dla większości mieszkańców Gdyni, Gdańska i Pomorza. Dla większości mieszkańców doprowadzić do podniesienia standardu życia do Europy Zachodniej. Żeby to, szanowni państwo, zmienić, musimy dokonać głębokiej zmiany w samorządach. Bo mówimy, że byliśmy wiarygodni, dotrzymywaliśmy słowa i dotrzymujemy słowa na poziomie całego państwa. I dotrzymamy w samorządzie. I dotrzymujemy też tego słowa na poziomie międzynarodowym. Chcę wykorzystać tutaj też to miejsce, żeby powiedzieć kilka słów właśnie o ostatnich zdarzeniach, w których brałem udział, o tej Radzie Europejskiej, o szczycie w Salzburgu, w Austrii. Bo tam właśnie pokazujemy, że to, co obiecujemy na poziomie rządowym, samorządowym, również realizujemy na płaszczyźnie międzynarodowej. I pierwszy z tych wielkich tematów, który tam był omawiany, to temat migracji, bezpieczeństwa, ochrony granic zewnętrznych. Takie granice zewnętrzne Unii Europejskiej ma oczywiście również Polska. I chcę z całą mocą podkreślić, że wczoraj i przedwczoraj Polska potwierdziła i utrzymała nasze stanowisko. I do tego również przekonaliśmy wszystkie pozostałe 27 krajów Unii Europejskiej, że nie ma żadnej migracji, nie ma żadnych uchodźców w Polsce, wbrew temu, co niektórzy tutaj próbowali nam insynuować, próbowali nam przepisywać. Potwierdziliśmy, szanowni państwo, że liczba uchodźców, którą przyjmiemy, będzie zero. A tu nasi poprzednicy, równo trzy lata temu, mówili, przyjmiemy każdą ilość.
I my tę naszą wiarygodność na arenie międzynarodowej, zgodną z interesem polskim, zgodną z interesem narodu polskiego i przede wszystkim państwa polskiego, my ją podtrzymaliśmy i te decyzje zostały zatwierdzone. I kolejny program. Program, który Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło 12-13 lat temu. Program uniezależnienia energetycznego od Rosji. Program utrzymania maksymalnej dywersyfikacji, czy utworzenia zróżnicowanych źródeł dostaw. Po to właśnie było rozpoczęcie budowy terminala LNG w Świnoujściu. Ale też te trudne negocjacje toczą się cały czas. Moja rola tylko na zasadzie pewnego zwieńczenia i wsparcia. Wczoraj też to właśnie robiłem, ale chcę Państwu powiedzieć, że w przeciwieństwie do naszych poprzedników, PSL, ich lider, chciał doprowadzić do tego, żeby umowa z Gazpromem, monopolizacja źródeł dostaw gazu trwała do roku 2037. My się temu sprzeciwiliśmy i dzisiaj poprzez Baltic Pipe, poprzez rozbudowę tego właśnie terminala LNG, ta umowa, bo się nie pomyliłem, do roku 2037 miała trwać, ale została zmieniona, zresztą pod wpływem Unii Europejskiej. Na coś się przydaje od czasu do czasu przecież Unia Europejska i jesteśmy bardzo dobrym krajem członkowskim. Bardzo cieszymy się z tego, że coraz częściej nas słuchają, korzystają z naszych rad. Tak, szanowni państwo, i my, głównie dzięki ogromnej pracy i pewnej ciągłości, przerwanej na 8 lat, ale ciągłości od prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a dzisiaj tę sztafetę, chcę wymienić to nazwisko, podjął pan Piotr Naimski, sekretarz stanu, który odpowiada za te działania. I tak jak ponad 40 lat temu budował KOR, KSS KOR, później Solidarność, tak dzisiaj to jest właśnie osoba, która symbolizuje, oczywiście ze wsparciem pana ministra Krzysztofa Tchórzewskiego i całym zespołem, który buduje naszą faktyczną suwerenność, niezależność energetyczną. I to również potwierdziłem wczoraj na spotkaniu w Salzburgu. Ale było jeszcze coś ciekawego. Otóż tutaj ten konkurent, jeden z tych dwóch, których Kacper tak słusznie nazywa sobowtórami, prawda? Gdzie tam dwóch sobowtórów ze sobą współpracuje, czy na niby konkuruje, tam Kacper będzie wygrywał i tak. W związku z tym nie dajmy się omamić. Ale jeden z nich, szanowni państwo, kilka dni temu w Europarlamencie głosował za Akta 2, za krępowaniem swobody myśli w internecie, bo oni mają, szanowni państwo, dostęp do ogromnej większości mediów i oczywiście chcą, żeby internet to najbardziej liberalne, wolnościowe, swobodne medium, żeby było również kontrolowane, bo filtrowanie treści pod kątem, pod pozorem często, czasami pod kątem, czasami pod pozorem dbałości o prawa autorskie grozi cenzurą. Oni chcą wprowadzić w ten sposób prawdopodobnie cenzurę. I polityczna poprawność też jest swojego rodzaju cenzurą. Brońmy się przeciwko temu, szanowni państwo. To jest to Akta 2. I wczoraj przeciw temu bardzo mocno również występowałem podczas obrad Rady Europejskiej w Salzburgu. Bo my, Prawo i Sprawiedliwość, jesteśmy obozem wolności, solidarności, ale właśnie również wolności. I tak samo, jak bronimy tej wolności na poziomie właśnie europejskim, tak chcemy dbać o nią na poziomie samorządowym. I widzę wyraźnie, że ten program, który dzisiaj wcześniej, kilka godzin temu przedstawiał mi Marcin Horałat, program dla Gdyni, a teraz tak wspaniale przedstawiony klarownie przez Kacpra Płażyńskiego, to jest program wolności, solidarności i godności dla naszych samorządów i również dla całego Pomorza. Tej wolności i tej godności dla wszystkich nigdy nie było tak dużo jak teraz. Dbać musimy o każdego człowieka. Nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych, ale idziemy, szanowni państwo, w dobrym kierunku. Wspinamy się po tej drodze, rzucamy na co potrzebujemy naszej wewnętrznej zdarności, spójności i aktywności. To bardzo ważne. Potęgę Pomorza, potęgę Gdańska, bo jest bardzo odpowiednio od Kacper,
Będziemy robić, żeby ten dawny las mógł z powrotem służyć mieszkańcom Pomorza. I dlatego również, Szanowni Państwo, Pomorze ze wszystkich naszych województw jest największym beneficjentem największego w ostatnich 30 latach programu kolejowego. 6,5 miliarda złotych z 66 miliardów, blisko 10% całej sumy będzie tutaj zainwestowana, już jest inwestowana na Pomorzu. Takie jak z Gdyni do Bydgoszczy, linia 201, częściowo tylko w jednym śladzie będą rozbudowywane w sposób taki, żeby pociągi mogły na całej linii, żeby linia była zelektryfikowana i żeby mogły się przemieszczać bez konieczności czekania jeden na drugi. Podobnie Wejherowo-Lemborg czy Lemborg-Słupsk. To są też linie, które będą...